przyznam, że nie byłem przekonany, czy powinienem zamieszczać swoje wrażenia z zamkniętej bety The Division 2. How about this? Yeah, I remember him. I used to see him around. Why do you want to know? I can't tell you that. Well, maybe this'll help. I really don't think I should. Przede wszystkim dlatego, że nie byłem w Dark Zone, ani nie wykonywałem wszystkich misji w demie. Premiera gry startuje za około 3 tygodnie, dlatego zamierzam głównie wspomnieć o tym, co mnie niepokoi w związku z kontynuacją tego tytułu. Ubisoft ma tendencję do wypuszczania gier, które nie mają najlepszego startu. Skuteczny marketing wywołuje odpowiedni poziom hype'u, ale niestety sama gra nie jest już w stanie sprostać oczekiwaniom graczy. Podobne potknięcie przeżyła pierwsza część The Division, For Honor albo Rainbow Six Siege. Niestety Ubisoft nie wyciąga wniosków na przyszłość, a jedynie na bieżąco stara się zapanować nad problemami. Pierwszą część The Division udało się wyciągnąć na prostą. Eventy, choć powtarzalne, sprawiały sporo frajdy, o ile udało się namówić kogoś znajomego do grania. Jedynka miała przyjemny, postapokaliptyczny klimat. Do tego osadzenie rozgrywki w zimie potęgowały wrażenie klęski. Z kolei w dwójce mamy lato. Wszędzie rozprzestrzeniła się roślinność, jakby miasto było zapuszczone przez dobre 20 lat, a do tego jest bardzo kolorowo, co znacznie ogranicza poczucie beznadziejności. Przez to miałem wrażenie, jakby mój bohater pojechał tam na wakacje, a przetrwanie nie było jego głównym zmartwieniem. Dodatkowo rozczarowuje poziom interakcji z otoczeniem. W zimowej odsłonie nieco bardziej zrozumiałe było, że to, co leży w śniegu, wystawione na mróz, niekoniecznie będzie nadawało się do użycia. Podobnie jak w jedynce, będziemy mogli przebierać swoją postać i to w stopniu zadowalającym, jednakże bez możliwości pozbycia się widoku plecaka czy kamizelki. Z kolei na plus zmieniły się zasady modyfikacji broni. System został odchudzony i teraz, aby zmienić parametry broni, wystarczy wykupić odpowiednie skille. Umiejętności zostały nieco rozszerzone, w becie mieliśmy możliwość na przykład sterowania dronem. Aby jednak rozwinąć umiejętności naszego bohatera, będziemy musieli każdorazowo pogadać z kwatermistrzem. W przypadku interfejsu jest to jedna z najgorszych zmian w stosunku do pierwszej części. Jest mało intuicyjny i korzystanie z niego jest wyjątkowo niewygodne, szczególnie w wersji na PC. Dobre UI powinno być czytelne praktycznie od pierwszego spojrzenia i bez nadmiernego wczytywania się w każdą opcję. Dobrze jest czasem zrobić coś oryginalnego, lecz w Division 2 logiczne rozmieszczenie opcji nie występuje. Na szczęście poruszanie się i wyczucie postaci jest bardzo zbliżone do pierwszej części. W grze poza kompletowaniem załogi i zbieraniem lootu będziemy również karmić potrzebujących. Na mapie pojawią nam się punkty do przejęcia, do których później sprowadzimy cywili. Zamiast rozdawać wodę i jedzenie pojedynczym potrzebującym, jak to miało miejsce w jedynce, w dwójce taki punkt musimy napełnić setką butelek z wodą i jakimś tam rodzajem materiału do craftu. Zapowiada się zatem, że rozgrywka będzie wymagała dużo większego grindowania niż wcześniej. Przez to niestety znika klimatycznie niesienie pomocy przez agenta, a zaczyna ostre ekspienie i bezmyślnie zbieranie przedmiotów. Według mnie jest to zmarnowany potencjał. The Division zyskałby, gdyby zrobił nieduży krok w stronę survivala zamiast arcade shootera. Kosmetykę można by nieco bardziej związać z mechaniką, pozwalając graczom na 3 tryby mobilności zależnie od rodzaju uzbrojenia. Z kolei skiny mogłyby być pozyskiwane z craftu. Tutaj pojawia się wybór. Jeśli nie weźmiesz plecaka i zrezygnujesz z kamizelki, będziesz łatwym celem i nie zbierzesz tyle łupów z wyprawy. Za to uzyskujesz większe możliwości designu postaci, a także zyskujesz na mobilności i możliwości unikania bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem. Jak widać, Ubisoft stawia na inny poziom rozgrywki i ostatecznie po co zadbać o klimat, skoro przeciwnik, który jest w stanie przeżyć serię pocisków wymierzoną w jego głowę, już w wystarczający sposób burzy imersję. Moim największym zarzutem jest to, że granie w The Division przypomina odfajkowywanie listy rzeczy do zrobienia. Pogadać z NPC-em jest, zabić bossa jest, uwolnić zakładnika, o którego nigdy później nie będę musiał się martwić, też jest, mimo że sam wychodząc z budynku będę musiał przedzierać się przez grupki przeciwników, które się tam ustawiły. No i dodatkowo zebrać setkę surowca XY, żeby dostać jakieś rozwinięcie. Taki charakter zadań jest typowy dla gier MMO, ale poza nagrodą w postaci statystyk, tak naprawdę nie ma dla gracza większego znaczenia. Ostatecznie żadne moje działanie, jakie wykonałem w becie, nie miało dla mnie większej wagi. Nawet pozostawione echa i audiologii wydają się zwyczajnie nudne. Gra niestety zniechęciła mnie na tyle, że miałem jej dość już po 3 godzinach. Co wydaje się dziwne, ponieważ pierwsza część, rok temu, wciągnęła mnie i moich znajomych na dobre 2 miesiące regularnego grania. Bardzo możliwe, że perspektywa bety i ograniczonego rozwoju było przyczyną mojej niechęci do kontynuacji gry. Dlatego najlepiej będzie przekonać się po premierze, co faktycznie ma do zaoferowania The Division. Z kolei za wstrzymaniem się od zakupu przemawia wyjątkowo niejasna polityka sprzedaży różnych wersji gry. Oczywiście nie warto zamawiać preorderów gry, a tym bardziej gdy wydawca nie podaje dokładnie, co dostaniemy za wydane pieniądze. Gdy spojrzymy na sklep Ubisoftu, zobaczymy, że preorder w wersji standard niby daje nam dostęp do gry 12 marca zamiast 15, ale informacje w nawiasie sugerują, że wcześniejszy dostęp dotyczy wersji zaczynających się od Golda. Zatem wychodzi na to, że twoje 250 zł zapłacone wcześniej to za mało, aby zasłużyć na premierę 12 marca.
Z drugiej strony może to i dobrze. W okolicy tego drugiego dostępu powinny pojawić się w miarę szczere recenzje gry, za które Ubisoft nie zdołał zapłacić. Z kolei wersję Gold otrzymamy z rocznym Season Passem. Czasy, kiedy Season Pass gwarantował wszystkie dodatki dla danego tytułu, dawno minęły, szczególnie w polityce Ubisoftu. Za roczny pakiet nieznanych dodatków i możliwość grania 3 dni wcześniej zapłacimy zaledwie 400 zł. Za to dorzucając jeszcze 40 zł do Golda, otrzymujemy najlepszą wersję gry. Ultimate zawiera broń AK-47 wraz z endgame'owym schematem. Więcej miejsca w skrzyni i zdaje się, że coś w rodzaju kosmetycznego skilla. Tutaj wydaje się, że ocieramy się o pay to win, gdyż zestaw oferuje broń i rozszerzenie pojemności skrzyni. W grze bez upgrade'ów skrzynia powinna pomieścić 50 itemów i można ją trzykrotnie powiększyć. Pojemność staszu była stałym problemem w jedynce i gracze często prosili o jej rozszerzenie. Ubisoft doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważny jest to element w grze. Może i odpadają modyfikacje do broni, które wcześniej zabierały mnóstwo miejsca, to w grze możemy używać setów ekwipunku i można się spodziewać, że każde dodatkowe miejsce będzie na wagę złota. To teraz z przyczyn czysto humorystycznych spójrzmy jeszcze, jak wyglądają dwie następne wersje. Dark Zone, która została już wyprzedana, oraz Phoenix Shield za jedyne 1040 zł. Co ciekawe, wersje oferują broń, unikalne skiny, ale w żadnej nie jest napisane, że dostaniemy powiększoną zawartość skrzyni. Pewnie Ubisoft wyszedł z założenia, że jak kogoś stać, aby wydać na jej grę tysiaka, to pewnie dorzuci im jeszcze 440 zł, żeby mieć komplet dodatków w grze. Jak wspomniałem we wcześniejszych filmach, The Division 2 pojawi się wyłącznie na Uplay i Epic Store. Jeśli gra okaże się słaba lub wersje gry niedostatecznie dobre, konsument się o tym nie dowie bezpośrednio przy zakupie. Pomimo istnienia stron takich jak Metacritic, znacznie lepiej działają oceny gry i dostępne forum dla graczy na tej samej platformie, na której kupujemy grę. Ale są to funkcje prokonsumenckie, zatem jeśli chciałbym ukryć coś na temat własnej gry, pewnie trzymałbym ją z daleka od platform pozwalającym fanom na swobodne wypowiedzi. I kto wie, może podobnie jest w przypadku The Division. Z tego też względu uważam, że warto zaczekać i sprawdzić, co faktycznie Ubisoft ma do zaoferowania w drugiej odsłonie tej gry. I to by było na tyle. Komentuj, jeśli masz jakieś sugestie. Jeśli ci się podobał mój krótki raport o The Division 2, wciśnij subskrypcję i łapkę w górę. Jeśli ci się nie podobało, łapka w dół jest zaraz obok. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.